Od wielu miesięcy sytuacja szpitalnego oddziału ratunkowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym jest dramatyczna. Po zamknięciu SOR-u w szpitalu przy Tochtermana jednostka na Józefowie zmuszona była do przyjmowania pacjentów z całego regionu i była zmuszona przestrzegać dodatkowych norm w celu uniknięcia wystąpienia ogniska koronawirusa. Obecnie po niemal roku działania w takim trybie oddział jest na granicy wytrzymałości. To, co się dzieje na części internistycznej, przede wszystkim SOR-u, to już nie zakrawa o żadną kpinę. My po prostu prawie rok wojujemy się, czekamy na jakąś pomoc, ale bez wsparcia i odciężenia nie damy rady. Po 1 stycznia nazwy to zostały odczarowane, trzy szpitale okoliczne powiatowe, ale jeszcze do końca grudnia z całego dawnego województwa radomskiego, spod Warszawy, bo i z Otwocka przywożeni byli karetką prosto z pominięciem tamtych szpitali pacjenci do nas. Skala obłożenia i problemy kadrowe doprowadzają zespół SOR-u na Józefowie na skraj wyczerpania. W ciągu pół roku na SOR-ze umarło nam dwukrotnie więcej pacjentów niż przez ostatnie 5 lat, którzy umarli na SOR-ze. Czyli tak nam wzrosła dwudziestokrotnie prawie, że śmiertelność na SOR-ze. Teraz mamy taki oddział, piętro niżej obserwacyjny, ale tam w szczycie było 40-50 osób. To jest też osobny oddział, którym się musi, nie ma lekarzy. Na wcześniejsze pytanie państwa, czy to jest kwestia pieniędzy? Nie, to nie jest kwestia pieniędzy. To jest kwestia, że fizycznie nie ma lekarzy, a część takich, które mogliby, nie chcą. Wiedzą, jaka to jest ciężka praca, nie chcą pracować. Rozwiązaniem ciężkiej sytuacji miałoby być przywrócenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego do normalnego trybu działania. I jeden szpital z tym sobie nie poradzi. Proponujemy, aby szpitalem covidowym był jeden ze szpitali też wieloprofilowych, ale powiatowych. Natomiast proponujemy przywrócić pracę w trybie podobnym jak naszym szpitalowi radomskiemu. Zarząd szpitala wysyłał pisma, aby zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację jednostki. Jak relacjonuje jednak prezes Tomasz Skóra, odpowiedzi nie zawierają uzasadnienia decyzji o wyłączeniu drugiego radomskiego SOR-u. SOR w Radomiu drugi musi zacząć pracować, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby tego pacjenta przyjąć. My w pierwszej fazie epidemii wymienialiśmy się tymi chorymi. Przyjmował jeden i drugi SOR. W wypadku plusa jechał do państwa radomskiego szpitala, a minusy przyjeżdżały do nas. Jakoś to było. Dzisiaj to jest już po 10 miesiącach sytuacja już się staje dramatyczna. Jak mówią pracownicy szpitala, przy takim obciążeniu szpitalny oddział ratunkowy może zostać zamknięty w przeciągu miesiąca.